Andrzejki od lat były okazją nie tylko do hucznej zabawy przed okresem adwentu, ale także do podejmowania prób odgadywania przyszłości. O ile panowie niegdyś swoje przyszłe losy starali się wywróżyć w tak zwane katarzynki, to panny musiały czekać do Wigilii Świętego Andrzeja, czyli nocy z 29 na 30 listopada. Inwencja dziewcząt i młodych kobiet była ogromna. Najpopularniejsze do dzisiaj pozostają wróżby z butów i oczywiście lanie wosku. Jakiej wiedzy o przyszłości szukały panny? Ja myślę, że cały czas chodzi w życiu o to samo, o szczęście w miłości, o dobór właściwego partnera i o uchylenia rąbka tajemnicy. Kto to będzie, kim będzie, bo zmieniają się czasy, lata, rzeczywistość, a potrzeba miłości, kochania, bycia kochanym, cały czas jest w nas ta sama, aktualna. O katarzynkach współcześni niemal zapomnieli, ale wróżenie andrzejkowe przetrwało do dzisiaj. Może dlatego, że to płeć piękna miała w sobie większe pokłady romantycznego pragnienia szczęścia. Najbardziej tradycyjną i charakterystyczną wróżbą było lanie wosku, a wcześniej lanie rozgrzanego ołowiu. Wosk pszczeli, który był dostępny, bo ule, bo pasieki, topiło się w jakimś naczyniu, rozgrzewało się do płynności i klucz, który jest symbolem, synonimem tajemnicy. Klucz otwiera drzwi, czasem tajemne drzwi, więc osoba trzymała klucz nad miską, jakimś naczyniem pełnym wody, zimnej wody. No i polewano właśnie przez ten otwór, przez tą dziurkę od klucza, wlewano wosk i powstawało coś, jakiś twór. O ile ów twór oglądany w dłoni zazwyczaj nie mówił zbyt wiele, o tyle jego cień na ścianie budził wyobraźnię, budował skojarzenia i pozwalał na próby odgadywania przyszłości. Były też jeszcze inne wróżby, na przykład karteczki z imionami mężczyzn kładzione pod poduszkę, żeby rano jakąś tam wylosować i ewentualnie imię tego przyszłego męża. Czy też jabłka, bo sady zawsze były pełne jabłek i jabłka, starano się jabłka obierać tak, jak żeby miało jak najdłuższą tą skórkę i później tak rzucano za siebie i to, jeżeli utworzyło literę, więc to mogło świadczyć o pierwszej literze imienia danego chłopaka. Czy też buty, takie już bardziej współczesne, że tam ustawiano wszystkie panny to już mężatki, ale panny ustawiały buty i który but wyszedł pierwszy za drzwi, to ta pierwsza wychodziła za mąż. Te wróżby, poza karteczkami wyciąganymi spod poduszki, często są do dzisiaj praktykowane na andrzejkowych zabawach, ale dawniej arsenał obrzędów był znacznie większy. Należy postawić właśnie szklankę czystej wody, czystą szklankę, przeźroczystą, bez ozdób, pod łóżko, no i że ten ewentualny mąż się, nie wiem, objawi, przyśni. Okazuje się jednak, że do wróżb panny na wydaniu sięgały nie tylko w Andrzejki. Kolejną ważną datą była Wigilia Bożego Narodzenia. Tutaj wachlarz zabaw był równie szeroki. Wieczór wigilijny zawsze był pełen przeróżnych wierzeń. Wystarczy wspomnieć o czekającym czystym nakryciu, dzisiaj kojarzonym z gotowością przyjęcia wędrowca, a niegdyś po prostu z miejscem dla osoby bliskiej, która odeszła z tego świata. Panny jednak na takie wizyty raczej nie czekały, bowiem zainteresowane były zdecydowanie żywymi przedstawicielami płci przeciwnej. Panny wróżyły sobie nagminnie, po Wigilii szczególnie za mąż pójście, więc wychodzono na podwórko i słuchano, z której strony zaszczeka pies, to z tej strony na pewno przyjadą swaty. Albo obłapywano płot, więc tam sztachety. Więc jeżeli parzysta liczba, to w tym roku wyjdę za mąż. Jeżeli nie parzysta, to no, trzeba będzie jeszcze poczekać. Zaglądano do studni, żeby zobaczyć, nie wiem, twarz przyszłego męża, do lustra. Takie trochę z pogranicza, z
ogranicza magii, ale ten dzień Wigilii, czekanie na to Boże Narodzenie, było też takie, takie właśnie jakby wejście ludzi w jakiś inny wymiar. Ja nie chcę nazwać, że trzeci, ale jakby ta rzeczywistość się pozmieniała do pewnego momentu i naprawdę w to wierzono. Wróżby, wierzenia, zwyczaje i zabawy zmieniały się nieco na przestrzeni upływającego czasu, ale wciąż praktykowane były przez kolejne pokolenia. Nie zmieniała się też ich motywacja. Cały czas temat się kręcił wokół zamążpójścia, wokół przyszłego męża, wokół szczęścia i tego, co jest cały czas najważniejsze, miłości w życiu.